Dziś w programie cała Polska wstydzi się za Murzynka Bambo. Gość niespodzianka, a oprócz tego... Jakie to były wskazówki w związku z tym? Właśnie nie skończyłem słuchać, bo też odszedłem. By się spodziewał. Serce polskiej nietolerancji, serce polskiej ksenofobii, serce polskiego rasizmu bije dziś w Kępnie. Konkretnie w przedszkolu w Kępnie. To wszystko za sprawą inscenizacji Murzynka Bambo, przygotowanej przez pracowników placówki z okazji Dnia Dziecka. Nikt z nas mógłby się o tej sprawie nie dowiedzieć, gdyby nie czujność rewolucyjna genialnego umysłu doktora Gduli. Tuwim był genialnym poetą, ale nawet największym zdarzają się utwory, które źle się zestarzały. Murzynek Bambo jest rasistowski i wspiera radosny i niewinny rasizm, jak w przedszkolu w Kępnie, gdzie pracownicy odtwarzają najgorsze uprzedzenia. Problem zauważyła też Gazeta Wyborcza, której nie spodobało się to, że wiersz Tuwima nie pokazuje prawdziwej Afryki, tylko jej wykrzywiony obraz. Takie rzeczy są nie do pomyślenia w 2021 roku. Dziś prawdziwa Afryka jest inna. Pełna jest polskich celebrytów przemierzających plaże Zanzibaru z konstytucją w ręku i zasmuconych losem ojczyzny. Zamiast Murzynka Bambo powinno się wystawić opaloną Kingę. Przedszkolaki zasługują na realizm. Bambo zamiast swojej pierwszej murzyńskiej czytanki powinien otrzymać karabin kałasznikowa, paczkę Lucky Strike'ów, złoty łańcuch i stać się postrachem ludności okolicznych wiosek. Mógłby też w ramach krwawego przewrotu zostać dyktatorem i przejąć kontrolę nad lukratywnym handlem diamentami. No bo przecież głównym zadaniem bajek jest pokazywanie prawdy o rzeczywistości. Każdy szanujący się ichtiolog wie, że Gdzie jest Nemo to praktycznie dokument o życiu ryb. Dzięki serii przygód Harry'ego Pottera cały świat dowiedział się, że mali chłopcy w Anglii żyją pod schodami, by potem studiować tajniki magii w Hogwarcie i podróżować po świecie latającym trabantem w towarzystwie nieletnich przyjaciół. To zresztą nie tylko kwestia dotycząca bajek dla dzieci. Jakoś nie przypominam sobie, by recenzenci Wyborczej byli oburzeni na film Tajemnica Brokeback Mountain. Bo wiecie, prawdziwi kowboje tak nie żyją. Ale zobaczmy fragmenty tej inscenizacji Murzynka Bambo. Na pewno przekonamy się, że nie ma tu żadnego problemu. Mama krzyczy: Bambo łomuzie! A Bambo czarną nadyma buzię. Okej, po obejrzeniu muszę przyznać, że stwierdzenie na pewno nie ma tu żadnego problemu było lekko przedwczesne. Myślę, że gdybyśmy mieli w Polsce nauki społeczne z prawdziwego zdarzenia, to przez następne kilka dekad mogłyby one tworzyć sążniste analizy pod tytułem Co się wydarzyło w przedszkolu w Kępnie. No dobra, wszyscy widzimy, że coś tu poszło nie tak, ale czy problemem jest naprawdę rasowa nietolerancja? Ludzie robiący z siebie głupków, zachowujący się nieadekwatnie do swojego wieku, którym wydaje się, że są zabawni i którzy nagle zaczynają tańczyć bez powodu. To się moim zdaniem nie nazywa rasizm, to się nazywa Dzień Dobry TVN. Murzynek Bambo z Kępna nie jest pewnie w najlepszym guście. Ale nie zapominajmy, że jesteśmy częścią narodu, który wydał z siebie Beatę Kozidrak, Sylwestra Marzeń, wuwuzele i czapki z dzwoneczkami ze skoków z Zakopanem, Jacka Cygana, program Twoja twarz brzmi znajomo i polskie kabarety. Jeśli brak estetycznego smaku ma być zrównany z faszyzmem, to wszyscy zasłużyliśmy na Norymbergę. Poza tym wiecie państwo, czyja to jest wina? To jest wina totalnej opozycji. A konkretnie to jest wina Szymona Hołowni. To za jego sprawą miliony Polaków zaczęły żyć niebezpieczną halucynacją pod tytułem Mam talent. Wróćmy jednak do Bambo. Autorzy Wyborczej przekonują nas, że nie wolno malować twarzy na czarno, bo to bardzo zła tradycja wywodząca się z USA z czasów, gdy rasizm miał się dobrze. Przypomnijmy sobie, że blackface urodził się w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku, kiedy rasizm miał się świetnie i aktorzy pomalowani na czarno wyszydzali wprost ze sceny osoby czarnoskóre.
W XX wieku zorientowano się, że to nie jest w porządku i spektakle z białymi z pomalowaną na czarno skórą straciły popularność. W Polsce widać nadal bawią. Prawdopodobnie gdyby na niepoprawnej politycznej charakteryzacji się zakończyło, wideo nie uzyskałoby niespełna 46 300 wyświetleń, jednak jest w nim o wiele więcej złych akcentów. Dzikie tańczenie w okręgu i mówienie murzyńskim językiem, które brzmi gul gul gul, bo przecież w Afryce wszyscy mówią i wyglądają tak samo i to wszystko przedstawione jest w kontekście nieszczęsnego murzynka Bambo. Biała osoba pomalowana na czarno? To niedopuszczalne! No, chyba że Kasia Skrzynecka, albo Piotr Gąsowski, albo jakiś inny celebryta wcieli się brawurowo w Tina Turner albo Nata King Cole'a. Co za niesamowita odmiana! Patrzcie na te kocie ruchy! Zachwycił jurorów! Oczywiście, gdyby Skrzynecka albo Gąsowski zarabiali 3000 brutto na etacie w przedszkolu w Kępnie, sprawa wyglądałaby pewnie inaczej. Albo gdyby przedszkolanki z Kępna wystawiły swojego murzynka Bambo na Marszu Niepodległości, jak dziennikarz Gazety Wyborczej Jacek Hugo Bader. Ludzie o innym wyglądzie w Warszawie czy też w Polsce nie czują się bezpiecznie. I kropka. Dziennikarz Wyborczej nie był jedynym czarnoskórym uczestnikiem marszu. Ludziom, którzy w Polsce uznają się za elity, niezwykle łatwo jest walczyć z rasizmem. Bo podobnie jak mam talent, czy twoja twarz brzmi znajomo polskiej elity, to format w całości oparty na zachodniej licencji. Wystarczy wstawić Gąsowskiego albo Hołownię i już mamy naszą rodzimą, swojską wersję Zachodu. Dużo trudniej byłoby tym elitom dostrzec swoje własne uprzedzenia, swój, by użyć innego terminu lewicy, klasizm. Polskich bogaków z prowincji, by nie powiedzieć dzikusów, trzeba ucywilizować, nauczyć, czym jest prawdziwy postęp. A ich pierwszą murzyńską czytanką powinna być Gazeta Wyborcza. Dziś to redaktorzy Wyborczej niosą brzemię białego człowieka i może, jako kontynuatorzy pięknej tradycji, powinni zakładać korkowe hełmy, pisząc takie teksty. Problem nie polega na tym, że wiersz Tuwima nie pokazuje tego, jak naprawdę wygląda dzisiaj życie w Afryce. Problem w tym, że redaktorzy Wyborczej albo wykształciuchy w rodzaju doktora Króli uznają nas za tak skończonych idiotów, by nam to wszystko wytłumaczyć, bo przecież my wszyscy naprawdę wierzymy, że picie mleka wybiela osoby czarnoskóre. Ale skoro murzynek Bambo to wykrzywiony obraz rzeczywistości, to jak nazwać wypowiedzi Olgi Tokarczuk na temat Polski? Białoruś jak Polska płaci za powolność Europy, brzmi tytuł wywiadu z Olgą Tokarczuk w najnowszym numerze Corriere della Sera. Jednak jak szybko się dowiadujemy, nie tylko sytuacja na Białorusi niepokoi Olgę Tokarczuk. Pisarka uważa, że międzynarodowa opinia publiczna i różne instytucje zbyt wolno działają również w sprawie Polski. Gdzie atak na ruch LGBT wymyka się spod kontroli, prawo aborcyjne jest barbarzyńskie, a ci, którzy mu się sprzeciwiali, są prześladowani i represjonowani. Polski faszysta gdzieś w Kępnie mieszka, a Łukaszenka to jego koleżka. Tak jest, proszę Państwa, to nie są śmieszne rzeczy, a to jest program Specjaliści od Wszystkiego, w którym mamy naprawdę niezwykłą, specjalną okazję. Po raz pierwszy od długiego czasu dwóch gości. Anna Mrugalska, specjalistka naprawdę, i to o ile o panu Łukaszu i o mnie można rzeczywiście powiedzieć, że do niczego się nie dajemy, to pani Ania, nasza koleżanka z pracy, rzeczywiście się nadaje, bo jest, nawet nie wiem jak to nazwać, znaczy zajmuje się wizażem, tak się mówi? No, nie do końca. Ale ogólnie niech państwo nie myślą, że to jak my wyglądamy jest jakimś obrazem jej talentu, jej umiejętności, nie. Generalnie... Jesteśmy antyprzykładem. Tak, i też chciałem powiedzieć pani Aniu, że to, że chcieliśmy tutaj panią pokazać w tym programie, żeby pokazać jakim multikulturowym jest środowiskiem Telewizja Republika. Tatuaże i myślę, że wszystko to, co ja mówiłem w tym monologu, to pani tak się nie do końca zgadzała z tym. No, na pewno nie. Ja to troszkę przechodziłam korytarzem, stwierdziłam, że usiądę, zobaczę, co tu ciekawego się dzieje. Rozumiem, bardzo dobrze, to jest bardzo dobrze. Ale pani Anna jest też antropologiem, ale dobrze pamiętam. Tak, to prawda. Więc... Czyli mamy filozofa, antropologa i człowieka, który udaje Johna Lennona, powiedzmy, w jakimś takim stadium... Upadku. Oczywiście drugi gość, proszę państwa, Łukasz Jankowski, Radio Wnet, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu, bo to jest emitowane wieczorem, prawda? Dobrze. Dobry wieczór, tak, to jest, tak, to jest wieczorem. Dobry. Chciałem zapytać, czy państwo kiedyś byli murzynem? A czy można być murzynem? Zobaczcie, to Ani pytanie, czy ja mogę być murzynem? Czy to jest w ogóle właśnie, może panie zapytam jako fachowca w tej dziedzinie. Czy to jest trudno coś takiego zrobić? Bo jak patrzyłem, ja wiem, że to pewnie jacyś pani koledzy z po fachu, więc to będzie trochę niezręczne, ale niektóre te kreacje murzyńskie w tym programie Twoja twarz brzmi znajomo były takie dosyć
No ja nie byłem pewny, czy to są Murzyni, czy to jednak są z tego serialu Walking Dead. Troszkę zastanawiam się, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo ludzie, którzy robią ten program, to są moi bardzo bliscy znajomi. No, przepraszam. To było świetnie, nie, doskonałe. To jak po prostu, no. A jak, dobra, to inaczej panią zadam. Jak oni myślą na ten temat? Bo było też dużo krytyki pod adresem tego programu. Wbrew temu, co mówiłem w monologu, była krytyka, bo czytałem o tym w internecie, prawda? Tak, to znaczy, no, tak jakby wydaje mi się, że co odcinek zdarzają się takie te ataki a propos właśnie czarnoskórych wykonawców. Natomiast, no, tak jakby jest toczona trochę walka z tym, bo nie oszukujmy się, jest to program oparty na takiej konwencji, że jednak charakteryzatorzy mają wcielać aktorów, piosenkarzy w jakiejś postaci. I tak jakby na tym polega ta praca. To znaczy, no, to nie jest po prostu konkurs piosenki, tylko ktoś ma się wcielić w kogoś, więc jeśli jest biały wykonawca, ma być czarnoskórym wykonawcą, no to jak inaczej go upodobnić, jak nie właśnie poprzez pomalowanie. I tak jakby są ludzie, którzy się z tym zgadzają, że no nie powinno się tego robić, właśnie ten cały ruch blackface. Bo pan Łukasz by chciał coś powiedzieć. A mogę jeszcze dokończyć? Tylko poczekaj. Nie, poczekaj. Dobrze. Natomiast no, ja uważam, że trochę się tutaj zapomina o tym, jaki jest no tak, no, zasada tego programu. Panie na Łukaszu. Tym konkretnie przykładzie. Nie, ja mam tylko takie pytanie, czy łatwiej jest zrobić z osoby czarnoskórej białoskórą, czy odwrotnie? Bo się tak zastanawiam, kto jest lepszy, kto jest twardszy, kto się bardziej trzyma swojej karnacji, kto jest bardziej pierwotny i silniejszy. To już jest takie, wie pan, to... Ej, nie, to jest ciekawe. No, to są dwie różne rzeczy, bo jeśli jesteśmy cały czas w temacie twojej twarzy, no to tam się tak nie maluje, tam się odlewa twarze i rzeźbi na konkretne no osoby. Właśnie. Nie będą telewizji. Natomiast... się po prostu maluje. No, a jak zdarzało mi się w teatrze pracować, no i tak jakby na Otella robić aktora. No, wiadomo, że robi się to tak... No to nie jest wtedy takie jeden do jeden, ale gdzieś tam się no, takie cechy charakterystyczne wydobywa. Nie uważam, żeby to pytanie w ogóle było potrzebne. Ale czy do kogo, którą stronę robić, ale technicznie łatwiej jest... Ale w ogóle, bo... No przecież bo już była bliskość, było blisko, żebyśmy odkryli tajemnice rasowe mankamenty życia. Łatwiej jest... No niech pani skończy, no. Łatwiej jest... białoskórego człowieka przerobić na czarno. Tak jak łatwiej jest czarną, białą ścianę na czarno pomalować, na przykład, niż czarną na biało. Albo białe włosy zrobić z nich czarne, niż potem z czarnych białe. Ale w istocie, idąc za tą ciemny logiką, wiecie, to pytanie jest takie, czy pani praca w ogóle w przyszłości nie stanie się... rasistowska. Znaczy w ogóle nie na miejscu. Znaczy no ale takich... to tak jakby jak sprowadzamy, jeśli sprowadzamy pracę charakteryzatora zmiany rasy, no to tak jakby to jest bardzo po macoszemu traktowane. Dużo więcej się dzieje. Jest teraz, ale jest generalnie taka koncepcja, że jeżeli ktoś jest otyła postać, to właściwie powinien ją grać otyły, żeby nie zabierać otyłym aktorom. Jeżeli jest kobieta, albo jeżeli jest osoba trans, albo ktoś tam, to nie wszystkie są oczywiście cechy związane z charakteryzacją. Ale oczywiście, jak na przykład jest zombie, no to już trudno znaleźć zombie, żeby grał zombie, prawda? No, bardzo często się obsadza po warunkach. Że zombie się obsadza. Nie, zombie. Komuś ale, zakazać spać. Dobra, to niech pani powie, jakby z naszej dwójki na casting na zombie, to kto by miał lepsze? No zdecydowanie ty. Dlaczego? Był przekonany. Bo nawet się nie zawahałam. Bardzo często tak się obsadza aktorów pod rolę po warunkach. No wiadomo, że Frankensteina nie zagra krępy pan niski. Właśnie, chciałem wam pokazać jeszcze, wydarzyła się taka sytuacja, znacie w internecie jest taka tradycja, że się pokazuje dwa zdjęcia, how it started i how it's going, czyli jak się zaczęło i co się dzieje teraz. To zobaczmy trochę z takiej serii, ja to znalazłem sam. Najpierw poproszę o materiał numer dwa, debata Warchoł. To jest, chodzi o kandydata na prezydenta Rzeszowa, wielka polityczna bitwa, jak możemy to zobaczyć. Zaczęło się tak. Marcin Warchoł sam na debacie zaprosił rywali wczoraj i narzeka, że nie przyszli. Dziękujemy za materiał. No i teraz pytanie dla was jest takie. Jak mógł rozwiązać ten problem? Że przyszedł sam, nikt nie zaprosił kolegów i nie przyszedł. A wiemy, jak on ich zaprosił? Ja za chwilę wam powiem, jak rozwiązał ten problem, bo... Myślę, że mógł się przybierać. Mógł się przebierać za panią Ewę Lenart, mógł się przebrać za pana Fiołka i odgrywać się. Ale nie mógł być jednocześnie i się przesiadać. No dobrze, to ja wam, czyli to było How It Started, a teraz How It's Going. Zobaczmy. Koncert zespołu Boys, konwencja wyborcza Marcina Warchoła, Warchoł Ferenc. I uwaga, wstęp wolny. Tak to się robi, dziękuję. Czyli teraz zaprosił zespół Boys. I? Wstęp wolny i na pewno wszyscy przyjdą. Że on tak chce skusić tych kandydatów dwóch.
Nie, to będzie mu się przebrał. Czy gwiazdy Disco Polo są dobrze wystylizowane? To zależy, bo jeśli ktoś bardzo siedzi w klimacie, to i tak jakby podoba mu się jak... to. Znaczy, no, ja bym się nie chciała jakoś bardzo na temat stylizacji, tym bardziej na temat stylizacji gwiazd Disco Polo wypowiadać, ale... Czyli w ogóle nie chciała... Są gusta i guściki, tak jakby... A ja zapomniałem wam powiedzieć, że ja kiedyś byłem murzynem. Znaczy oczywiście byłem, nie mówię tak jak ten, jak Ryszard Ochucki, tylko byłem ucharakteryzowany na murzyna. A propos tego, co jeszcze było dopuszczalne, jak byłem młodym aktorem, chciałem ten i pracowałem w takiej agencji reklamowej i oni robili taki event pod tytułem Kasyno lata 20. I ja byłem pucybutem przed wejściem do kasyna. I oczywiście byłeś czarnym pucybutem. Tak, oczywiście, że byłem. No jakim białym pucybutem w latach 20. proszę cię. Tak. Ale rasizm. No. I powiem wam, że rzeczywiście wtedy widziałem trochę rasizmu. Szczególnie tak mniej więcej około drugiej w nocy, bo to było dla dosyć bogatych jakichś tam firm, wysokich rangą pracowników ich. I jak o drugiej w nocy już wszyscy byli lekko, jak to się mówi, pan się tym zajmuje w życiu. Wcięci jak byli. To na początku wszyscy mówili, nie, bo ja tam mówię, no to może wypasować buty, bo się wcielałem w rolę, byłem mocno zaangażowany. Wszyscy mówili, nie, a potem odmówiłem zawsze, czyż mi buty. Dobrze. Jednak wychodzi z czeka. Zastanawiam się, jaki temat podjąć, żeby tak nie skonfundować naszej dzisiejszej gościni. Nie, skonfundujmy naszą, mam pan rację. To zacznijmy, wyjdę. Zacznijmy od Leszka Balcerowicza. Kiedyś wychodził ci z programu taki doktor. Nic nie mów o tym. Numer 4 kiedyś poprosimy tak, materiał. Że wyszedł ze studia. Czyli jest szansa, dobrze. Jest. Cicho. Leszek Balcerowicz często mówi, schab! Zapamiętać i rozliczyć. Dziękujemy za materiał. Kiedyś była taka sonda o Leszku Balcerowiczu. Znajdź swój ulubiony komentarz Leszka Balcerowicza. Zapamiętać i rozliczyć. Bardzo dobrze, spoko tak trzymać. Bo ogólnie Leszek Balcerowicz ma tak, że w Twitterze cały czas siedzi, tylko dwu, trzy zdaniowe komunikaty wysyła. Nazwiska, tak jest. Nazwiska. I jeszcze... A ja mam taką fryzurę jak ten, jak Krutkowski. Kurczę. Oj, to jeszcze daleko ci. Tak? Czy pani Anna lubi Leszka Balcerowicza? Nie znam go osobiście, więc trudno mi powiedzieć, czego lubię, czego nie lubię. No to, bo tych tam od tego twoja twarz zdają pani zna, to nie mogła pani ich obrazić. Ale Leszka Balcerowicza... Ale ja nawet gdybym ich nie znała, to nie miałabym zamiaru ich obrażać. Dlaczego? Pytała pani przed programem, jaka jest konwencja tego programu. No i właśnie widać, że nie zrozumiałem pani. Dobrze, Jaś Kapela, słuchajcie, bo tu mamy kobietę i mężczyznę, więc możemy z danymi statystycznymi zacytowanymi przez Jasię Kapelę was skonfrontować. Szybciutko jeszcze ten filmik na koniec. Znowu będzie gwałt. Poprośmy, numer 6. Co piąta kobieta w tym kraju została zgwałcona. Co piąta kobieta w tym kraju została zgwałcona? Tak, jest raport. Czyli to wychodzi 4 miliony zgwałconych kobiet w Polsce? Tak, możliwe. Tak? No. I ty w to wierzysz? No, znam wystarczająco dużo gwałcicieli. Wystarczająco dużo zgwałconych osób, żeby tak... Znasz gwałcicieli? Tak. Ale na wolności są czy w więzieniu? Wszyscy są na wolności. A znasz jakichś skazanych gwałcicieli? Znaczy ja w ogóle nie znam gwałcicieli. Tak, na to pewno. To ty się w niezłym środowisku obracasz. Co zrobiłeś przeciwko tym gwałcicielom? Nie jest to twój interes. Zastanawia mnie to, co na końcu padło. Nie jest to twój interes. Myślicie, że Jaś Kapela Zakopanych ma 20 gwałcicieli gdzieś w ogródku? Nie, no. Przepraszam bardzo. No, nie mógł o tym. Tak siedzi z petem w okularach. Właśnie, panie Łukaszu, co pani sądzi, może na koniec powiedzmy tylko, bo mamy kilkadziesiąt sekund jeszcze. Co pani sądzi o tej nowej stylizacji Łukasza Jankowskiego? Przede wszystkim jest wspaniała, bo to są moje okulary. Aha, dziękuję. A czy nie uważa pani, że jednak próbuje odebrać chleb innej gwieździe Telewizji Republika, powiedzmy sobie szczerze? To jest ogromną inspiracją. Tak, okulary już pan ma, teraz tylko ogromna wiedza w relacjach międzynarodowych. O, czyli najtrudniejsze za mną. Pierwszy krok ma pan za to. Drodzy państwo, bardzo pani Annie, mam nadzieję, że nie zniszczyliśmy pani kariery w dziedzinie charakteryzatorstwa. Też mam taką nadzieję. Dzięki temu ja nie musiałem nic mówić, to było cudowne. Pan Łukasz na szczęście nic nie mówił, więc było nawet inteligentnie. My widzimy się w poniedziałek, proszę mnie nie przezywać w internecie i proszę za wszystko, co ja powiedziałem, nie brać za złe tego pani Annie, bo to jest bardzo sympatyczna osoba. Dziękujemy.